Przygotowujemy się dalej na najgorsze, kurcze, czyli kolejny dzień w naszej totalitarnym reżimie. Kolejny dzień walki ze służbą bezpieczeństwa, kombinowania i tak dalej. Ostatnio mieliśmy spanko. No i teraz co? Co nam tu pozostaje? No kurde, na pewno trzeba coś ugotować, żreć. Bo człowiek jest głodny. Co my mamy w lodówce? W lodówce mamy tylko 3 razy kapustę. To chyba nie za dobrze. Coś mi się wydaje. Chyba tak. Więc generalnie chyba by trzeba było zrobić jakieś kurde zamówienie z supermarketu. A w supermarkecie co możemy kupić? Nasiona kapusty i tak dalej. Kurde, może by to jakieś te pola trzeba będzie robić. Nasiona kapusty, nasiona marchwi. Dobra, nie wiem, wezmę tak 3. Wezmę 3 tego. To na razie chyba nam się nie... Tak, to jest na razie nieaktywne. Kurde, mam tylko 18 dolców, więc ja pierniczę, ja nie wiem. To może kurde po jednych nasionach na razie, czy coś? Może tak wtedy, bo w sumie nie wiem jak to będzie. Siergiej, co ty masz Siergiej? Zielone kwadratowe małe pudełko. Można zdemontować, to mi w sumie jest niepotrzebne. Dom Nancy. Nancy mi też nie jest potrzebna. Tutaj mamy jakiś handel. Podstawowa przynęta, łódko z kurczaka, udziec. Dobra, nie wiem, kurde. Nie wiem, dobra, to dupniem se zupka, nie? Chyba, że ja coś mam we krwi jeszcze, jakieś jedzenie. Czy ja wszystko wykorzystałem? We krwi mam 3 kapusty. Not good. No dobra, no to kurde, jedną sobie dupniemy i za jednego tego wypijemy. No i tak, z naszych misji teraz, co mamy? Ostateczny plan. Sprawdzić... Sprawdź swój ostateczny plan. Ostateczny plan. W głębi lasu. Okej. Okay. Babcia i wilk. Żadne miejsce poprosiła mnie o zabicie, żeby tam dotrzeć poza tym. Żeby tam dotrzeć poza tym, byłoby dobrze nie stawać przed bestią z gołymi rękami. Dobra, ciekawe od której ten ciul przyjdzie. Wiecie, o którym mówię. Znaczy, ja mogę tutaj zrobić jakieś kurde rzeczy. Poletko, kij baseballowy. Prosta pułapka. Do niewinnych stworzeń. Weź zamach i wal, podziwia się. Drewno 30x5. No dobra, no to co? Kurde, stworzymy kij baseballowy i chyba. Oj. I chyba to będzie naszym takim celem numer 1. Kij baseballowy twórz. Dobra. Wyklep, pan listonosz przyszedł, okej, okay, dobra. Jak walczyć? Są 2 przyciski służące do ataku, kliknij, żeby zaatakować raz lub przytrzymaj, żeby atakować ciągle. Czyli atakuj w lewo za pomocą Q, za pomocą E w prawo, kliknij, żeby, lub przytrzymaj, żeby atakować ciągle, okej. Okay. Dobra, możesz dostać atak do swoich preferencji w menu ustawień rozgrywki. Okej, okay, dobra. Wyłaź stąd. Weź tutaj przykryj to, bo tutaj będzie zaraz kurde plan ucieczki. Dobra, odwróć. Szybko pójdziemy zobaczyć co tutaj będzie. Odwrócimy plan ucieczki. Czytaj, czy coś tutaj się nowego pojawiło. Wyhoduj parę roślin w swoim bunkrze. Okej. Pozyskaj źródło pożywienia. No dobra. Potrzebny źródło czasu uruchomić podziemną plantację. Agentowi by się to nie spodobało. Żeby założyć potrzebną, będziesz potrzebować 5 razy gleba do wnętrz. Może być wyprodukowany przy warsztacie. Możesz znaleźć kilka w domu. Nasiona mogą być też kupione przez handel. Okej, okay, dobra. Odwróć plan ucieczki. No i idziemy zobaczyć, co tam w skrzynce przyszło. Co my mamy w skrzynce? Aha, dobra, nasiona już przyszły. O, super, dobra, fajnie, fajowo. Dobra, i czy ja mogę tutaj zrobić jakieś takie rzeczy, czy nie bardzo? Nie wiem, to mnie coś będzie kosztowało teraz? Chyba nie wiem. Nie wiem, dobra. Nie mogę się tam dostać. No wiem, że się nie możesz tam dostać, odkryj. No, tutaj będziemy mieli nasza kitchen tu będzie. Znaczy w sensie nie kitchen, tylko...
Tylko w sumie nie kitchen, tylko nasze pole, bo kurde, no potrzebne jest żarcie, nie? I gdzie jest w ogóle ten agencior cały? Ja ciekaw jestem, co on odwali. Mam nadzieję, że zaraz nie przyjdzie na sam koniec, kurde. To jest 14. Powinien być, ale jeszcze go nie było. Chyba. Dobra, wykopane. Dobra, to teraz możemy sobie zrobić tutaj... poczynamy i będzie ta drabina. Trzy skrawki metalu. Gdzie ja miałem ten metal? Trzeba będzie zamówić metal. Dobra. Czy ja miałem metal? Nie, no nie miałem chyba metalu. Siergiej, pokaż co tam jest. Siergiej, masz drewniana paleta. Siergiej. Tutaj, kurde, nie stać mnie na to. Halo, do Nancy. Możemy coś sprzedać? Nie możemy coś sprzedać, kurde. 14, z czegoś możemy metal na pewno zrobić, tylko kurde, z czego? Kij baseballowy, poletko, kij baseballowy, książka, stół, półka. Regał, no to z drzewa jest, ale no mi to niepotrzebne jest, więc musimy coś, kurde, przerobić z, powiedzmy, z tego, z metalu, nie? Dobra, przykryj. A ta beczka tutaj jest bezpieczna dla wszystkich przedmiotów, kategoria beczka. Skrzynia, co jest w skrzyni? W skrzyni nie ma niczego. Nie, no ale ja miałem przecież, kurde, metal chyba jakiś, czy nie? Kanina, drzewo, ziemia. 14 razy pieniądze. Czyli musimy z czegoś, kurde, zrobić ten metal. Tylko z czego? Co muszę zamówić wtedy? Bo bez drabiny, no to jest lipa. No to kurde, no to jest lipa. To jest duża lipa wtedy. Dobra, kup. No to co? Można zielone kwadratowe pudełko. Można zamontować dobre źródło materiałów. No nie wiem, no dobra. Pewnie coś robię źle, bo zostały mi ogólnie 2 dolary, więc też nie jest to za fajne. Tak, zejdź na dół, musisz zrobić, kurde, poletko sobie tutaj wytworzyć. Dobra, poczekaj, weź jeszcze sobie kilka tych, weź sobie jeszcze kilka talerzy. Stój. Chcę się tutaj zoomować, dobra, podnieś. Podnieś talerzyk, ten talerzyk podnieś. Ten talerzyk też podnieś. No i rura na dół. Odkryj. No, właś. Dobra. Okej. I teraz tak, twórz. I teraz byśmy musieli sobie stąd wytworzyć, na pewno ja bym chciał 100% poletko. Więc wytworzę sobie jedno poletko jakieś tutaj takowe. Drugie poletko niech on sobie wytworzy. A, metal poszedł nam na stół, nie? Coś tutaj przyszło. Dobra, metal przyszedł, zarąbiście. No, zaraz mi się będzie chciało spać, więc będzie nieciekawie. Dzień dobry, mam dobre wieści. Dziękuję bardzo za zamówienie, panie listonoszu. Dobra, nara, frajerze. I tutaj tak, z tego metalu możemy sobie zdemontować. Tutaj sobie zrobimy również demontaż. I spać nam się chce, dobra, i twórz nam drabinę. I trzeba iść w kimono. Kurczę, trzeba iść w kimono, dobra, postaw tą drabinę jeszcze sobie gdzieś, kurde, tak tutaj może, o, tak tutaj. No i co? I do góry, kurde, trzeba iść spać. To już czas najwyższy. Weź to sobie przykryj. I idziemy zrobić mogłem coś zjeść, kurde, będziemy zaraz mieli głód, wam powiem, coś mi się wydaje. Dobra, szybciutko, spanko. Dobra. I mamy piątek. Aha, agent przychodzi. Aha, dobra, to jest zaznaczone, kiedy przychodzi agent. Dobra, no to ogólnie luz, to wtedy fajnie. Widzicie, ja tak człowiek nie popatrzył, czyli on nie przychodzi codziennie, tylko przychodzi co jakiś czas, więc będziemy musieli tą misję z wilkiem zrobić. I ta babka trochę rzeczy będzie miała, więc może zanim sobie pójdziemy robić te kurde poletko,
Weźmiemy sobie szybko, otworzymy tą zupkę tutaj. Rura. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, zjemy sobie to. Zjemy sobie to, zjemy sobie jeszcze jedno to. No i mamy tyle. No i dobra, reasumując, grzejemy do... grzejemy teraz do... lasu, żeby pokonać wilka. Tylko tak, czy ja mam przy sobie rzeczy? Czy ja mam przy sobie rzeczy? Mam kij baseballowy, tak? Kij baseballowy. O kurde, dobra, weź to schowaj. Żeby się z tym nie stał. Będzie krzypał. Fajnie, że możemy to robić jakieś rzeczy takie ciekawsze. Kurde, fajnie, fajnie. Mogę mieć dwie bronie, okej, dobra. Dobra, kij baseballowy uznajmy, że mamy na ten moment w plecaku, bo chyba tak jest. I lecimy do lasu, kurde, zarąbać wilka. Więc jak zarąbiemy wilka, to wtedy lecimy do tej babultki. Lecimy do tej babulki i babulka będzie mogła sobie wtedy gdzieś tam dalej skorzystać z okazji i pójść do swojego domu, nie? Dobra, to żeby naprawić to, co myśmy tutaj potrzebowali, pewnie jeden podnośnik i jeden metr. Dźwignia musi być gdzieś w lesie. No pewnie tak, pewnie gdzieś musi być, ale... ale nic to nam za wiele nie da. Dobra, ja myślę, że tak. Możemy sobie wyciągnąć raczej ten kij baseballowy, wziąć go w ręce. ja sobie sprawdzę, kurde. Dobra, możemy klepać tego wilka tym kijem, więc powinno być ok. Tutaj to chyba czytaliśmy, czy nie? Notatka łowczyni. Wszystko, co mam do zrobienia, dzika przyroda, blablabla. Wybór pułapek i przyny. Dobra, łowczyni, dobra. A co tutaj możemy zrobić? Użyć tego? Czy co? Użyj trapsara? Co? Środowisko występowania. Aha, dobra. Dobra, czyli ten wilk jest gdzieś na poziomie drugim, ale nie z tej strony, gdzie my teraz jesteśmy, więc pewnie jest poziom dalej. Las poziom 2 na 2. Tu jest jakiś wózek Nancy. Tutaj jest to. Kurde. Dalej, to zaraz dalej jest, nie? A gdzie jest ten wilk? Niebezpieczeństwo. Da radę tam pójść? Co może pójść nie tak, nie? Las poziom 2-3. Aha, tu jest ten domek tej babki, nie? Więc... kurde... gdzie jest wilk? Pójdziemy sobie powoli, może jakoś tutaj. Ten wilk tam pewnie zaraz gdzieś wyskoczy. O, dobra, jest. Nie wygląda na takie twardego. Za chwilę zacznie się twoja pierwsza walka, kurde. Fight. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja pierdzielę. Poczekaj. To byśmy sobie ukryli. Aha. I co? Jednak jest trochę tych wilków. Ja pierdniczę. O! Ale mi jebnął. Dobra. Wilki zostały pokonane. Kurde, udało się. Wilk został sklepany. I teraz możemy sobie wziąć rzeczy od pani Nancy. Dobra. Użyj drzwi. 63 jest, więc no dobra. Z palcem w pupce. Powinniśmy się wyrobić ze wszystkim. I teraz tak. Możemy podnieść wszystko, co ona tutaj ma tak naprawdę. Telewizor. O, zaraz nie macie tylko wiadomości o sukcesach rządu. Stare Westerny.
No i co z tego? Ja bym wziął telewizor. Dobra, nasiona. Kurde, dobrze, dobrze. Ona będzie miała i taki tak ten nasiona, sobie potem ogarnę je, więc dla mnie to jak raz jest idealnie. Czy coś tutaj jest jeszcze? Tak, podnieś nasiona. Podnieś nasiona. Talerzyki, czy mogę coś jej tu jeszcze gwiznąć? Tu są jeszcze nasiona ukryte, o. Dobrze. Gdzieś jeszcze mamy nasiona, czy już nie, raczej nie. To mogę sobie pospać? Nie, nie mogę. Otwórz, dobra. Czyli to już mieliśmy też otworzone. Poroże, coś tu mogę jeszcze zbadać, coś, cokolwiek. Trochę umysiskie, więc zielarka. O co chodzi z tymi rogami? Kurde, nie gadaj, że będę... Odwiedź Jenny w jej chatce. Babcia i wilk. Odwiedź Jenny. Mhm. Dobra. Łere wyjście. A, dobra. no i... O, Jenny jest. Dobra. Dobry. Nic się nie stało. Dobra, Jenny odblokowane, zielarka odblokowana. Dobra, skoro mamy chciałbym wrócić do moich prywatnych zaburzeń snu, herbatce ziołowej. Słyszałem grzybów również starej kopalni, kawałek za miastem. Możesz mi trochę przynieść, mam przeczucie, że będą pasować do mojej herbatki. Ciekawe, grzyby ze starej herbatki do... No, czemu by mu nie? Dobra. Tylko uważaj, młodzieńcze kopalnia, że bratnią duszę. Kurde, powiem wam, że taka... Ja pierniczę, ta fabuła nie jest wcale tutaj taka beznadziejna do końca, bo... Czekaj, poproś. No nie bój się, to tylko moje narzędzia... Nie przejmuj się ze mną, jestem tylko starszą panią. Przydały mi się te narzędzia. Dobra, kurde, jakieś jagódki by tutaj opierniczył. Otworzyć gondolę można? Co tutaj można zrobić? O, rzeczy. O, rzeczy, które się nam mogą przydać. Lubię rzeczy. Dwa razy szkło, jakieś przynęty. Fajnie, kurde, dobra. To idziemy tutaj. Pozbieramy sobie jeszcze stąd jakieś rzeczy. To jest, kurde, to jest ten trofeum. Aha, to jest trofeum, czy co to jest? O, kolejne puszeczki. Szkiełeczko. Puszeczki. Puszeczka. 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 Dobra, super, kurde, bo to się przydają takie rzeczy, nie? Dobra, podnieś te jagodki. Jagódki, w sensie. Podnieś jagódki. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj podnieś sobie też jeszcze tych jagódek. Kurde, trzeba pozbierać trochę tych rzeczy, nie? Dobra, cofniemy sobie. Cofniemy sobie się do tutaj kolejnego punktu. I pozbieramy stąd jeszcze rzeczy. Więc dzisiaj mamy odcinek walcząco-zwiedzający. Dobra, pióra. Wszystko nam przyda, kurde. To ja mówię, to nam się przyda. Szczególnie żarcie. Nie będziemy mieli problemów z żarciem, ale jakieś te zapasy sobie ogarniemy. Więc to mnie trochę też cieszy. Będziemy mogli sobie ogarnąć parę jakichś tam takich dodatkowych elementów. Dobra, podnieś tą kłodę z drzewem jeszcze. Bo drzewa to ja będę miał dużo, ale dobra, ono się przyda na pewno. To sobie porobimy jakieś półeczki. Jakieś kurde rzeczy, trąbki, bajery. Podnoś tą kłodę. Za ciężkie, kurde, nie mam już miejsca. No dobra, no to co? Chowaj sobie, panie szanowny, tą... chowaj sobie tą pałkę. No i co? I używamy znaku i będziemy spróbować wrócić do domu. Dawaj, Forest. Dobra, używamy. Dobra, no i wracamy do chaty. Do chaty wróciliśmy. No i teraz tak naprawdę możemy sobie tutaj zrobić to, co naprawdę potrzebujemy. Podnieś, dobra, czyli podnoś, kurde, no. Czy ja zdemontowałem drabinę, co za debil.
Dobra, zaś tu na dół. Dobra, przy stole. I tutaj bym potrzebował, żebyśmy sobie zrobili do domu. O, lampka ścienna. Okej, okay, dobra, wytwórz szkło. Wiem, że chyba z tego co pamiętam, one muszą być bardzo dobrze oświetlone, te rośliny, żeby one dobrze rosły, więc ja sobie tych lampek zrobię trochę więcej. Tego szkła, w razie czego mamy te jakieś talerzyki, no to się powinno ogarnąć, więc schodź tutaj i zaczynamy zabawę, żeby porobić tutaj jedno światełko. Tutaj potem sobie zrobimy światełko numer 2. Światełko numer 3 będzie gdzieś tutaj. Kurde, można było to wyżej dać. No ale dobra. To nie ma wyglądać, to ma, kurde, działać. Światełko numer 4. Skrzynka ulepszenia pokoju. Co tu w ogóle można? Ulepszenie, personalizuje, jakieś procesory? Dobra, stój. I ty miałeś teraz poletko, tak? Poletko wygląda w sposób następujący. Więc skorzystamy sobie z tego. Zrobimy sobie tutaj poletko jeszcze numer 2. I wracaj do stołu warsztatowego. Wracaj do stołu warsztatowego i stworzymy sobie poletka jeszcze. Kilka tych poletek, żeby było, kurde, bo będzie kwas, nie? Teraz się ciemno zrobi, mi się już chce spać. O Jezus. Najgorzej. Jestem zmęczony, krótka drzemka. Nie, gdzie to? Dostawimy szybciutko tutaj te poletka. Okej. Okay. Okej. Okay. No i tutaj zrobimy sobie ogólnie... Zacznę odtąd. Zacznę sobie odtąd tak naprawdę. I tak, tutaj, dobra. I co my możemy? Nasiona kapusty, nasiona marchwi. Weź tutaj zasadź, czy coś, odnieść, co mogę tutaj z nimi zrobić, oddzielnie, tak, oddzielnie, okej, okej. Niby się powinno udać. Więc miałem wszystko wyłączony mikrofon. Zrobiliśmy co mogliśmy, spanko nas wzięło. Sobota 5 będziemy mieli wizytację pana ze służby bezpieczeństwa. Więc tymczasem kończymy odcineczek. No i widzimy się w kolejnym. Dziękuję.